Ogień! Cześć się, witajcie z tej strony Mogę Solet i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Widzicie go, Mister 15 Adamo ze mną. Trzypek ze mną i prawie pełno przyczepa też już również ze mną. Jadymy na pełny przyczepę Łocławi tu na Poprzeciok. Bo prawdopodobnie to wszystko akurat idealnie przeżytko sobie tutaj na nią wejdzie. Wtedy jedna pełna, jedziemy po drugą przyczepę podprowadzić. Gdy będzie koszone, lecimy po zgrabiareczkę. I jak zgrabimy, to wtedy będzie koszone dalej i będzie można już, żeby ktoś przyjechał prasować. Proszę was bardzo. I wyględnie nic się nie zmieniło, jak w poprzednich latach ciągle się coś zmieniało. Wszystko będzie w porządku, dobra. Nie odjadzie? Nie powinna. Akurat to jest chyba na równym, więc nie no, nie ma gdzie. Kumbek najwyżej będzie Izrael. Jak widzieliście, tu przężytko fajne. Naprawdę nie ma co narzekać. Praktycznie już cały szpicherek poszedł. Tu jest z KWS-u. To jest właśnie od Krzysia to drugoroczne. Romero? Jakoś tak. Już teraz dokładnie mam, nie pamiętam tej nazwy. Renio, coś takie. KWS Renio, coś takiego tu było. Jemu teraz można dać. Jedzie podłączyć ciągnik, bo coś jest nie alo było, nie chciał nam odpolić. Także nie zostawiamy go na razie teraz z przyczepą. Jedziemy go na tą chwilę podłączyć, jak i tak jest chwila, bo to jest koszone tylko i wyłącznie na słomę. Czyli te dwa ostatnie przejazdy. I później teraz zakładamy sieczkarnię i wszystko, lecimy już sieczkarnią. Miejmy nadzieję, że słomy starczy. Jak liczyłem, około 6-7 rządków będzie podwójnych, więc powinno być ok. Patrzcie to. Ja nie pamiętam, którego roku, żeby u sąsiada tu woda stała i nic nie było. I zobaczcie, co jest u nas na całym dołku. No było mokro, nie dało się wjechać, nic zrobić i sami widzicie, jak to nam miotłą zarosło. Totalnie nic, też na poprzeczniaku kombajnem ojciec jechał, to trzeba będzie uważać, jak będziemy to kosić, powiem tyle. Bo niestety, ale troszeczkę ściągło go do rowu. Miejmy nadzieję, że po zimach weźmiemy i przekopiemy rów od nowa. Tylko że wiecie, jak sąsiad rowu nie przekopie, a my przekopiem, no to kurwa będzie tak, że do nas będzie woda schodzić, a nie do sąsiada. Więc niestety trochę słabo. Będę tu driftował, bo kostka będzie czarna. Bo co z nowości, to łokostka jest na wjeździe. Dobra, my podjedziemy się teraz. Tu z obory nie będę go podłączał, to jest sekunda skoczyć. O, butelki, żebym wyrzucił jak jechali, teraz będzie czas je posprzątać. O, kabelek już jest do ładowania. Postawimy go w cieniu na miękkim kamieniu. Dobra. Niech sobie te chwilę odpocznie, a my teraz ino będziemy go podłączać. I czekamy na zakładanie sieczkarni. Także najwyżej jak będziemy sieczkarnię zakładać, to się włączymy. Się tu ułoży, ale bardziej wiecie, tu gdzieś się będzie przejeżdżać. Wolę, żeby było w miarę równo, potem nagle gibnie. O, no i właśnie o to chodziło, bo lepiej, żeby to wszędzie równomiernie. No to pierwsza pełna. W szpicherku jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A wręcz 7 zbiorników chyba. A tu nam wyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No czyli dobrze liczyłem. Po 12 będzie ten, czyli 6 słomy.
tak jak mówiłem, 6 słomy wyjdzie. 6 pokosów słomy, ale takich konkretnych, nie? Postaw tą. Co, ją w tą? Czy zawrócę, żeby zaczepem była do wyru? Pierdolnij ją pomiędzy tymi dwoma. Aha, dobra. Tam ją zostaw i nawróć się. Dobra. I podpinaj tam do domu. I tam do domu. Dobra. No chyba, że tak, no. Dobra. Jedziemy ją tam zostawić. Że mi bateria nie... się nie zgubi. No zanim jeszcze tu ogarnię, to wiesz, łe, to tylko tyle. Tak, mało, no, ale to jest poza chybałem teraz. Pomiędzy tymi dwoma. No, zobaczcie, jak to było mokro. Tak. Nie, tu. Najlepiej bym wziął i zawinął, żebym miał łatwiej do wyjazdu, nie przy ją... Na górce ją tam. Wiesz, tu nie będzie dużo, tyle to szarpnie, nie? Niestety. Dobra, chyba tak. Nic innego tu nie wymyślim, ale kurwa tu się boję jednej rzeczy. Mokro jak sam skurwysyn. O, o kurde, patrzcie. O, tu nie wiem, czy to będzie do koszenia na razie. Kurna, ona trochę tak przechylona na tą stronę, ale... Dobra, tu się nie powinno nic stać. Leci tam coś? Co? Nie, 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 nic nie widać. Jest okej. No bardziej tu nie mogę, bo mi wpadnie to koło tutaj. Nic, to, to jest... inaczej nie zrobimy. Ej Boże, ale no grząska cholera tu. Trzeba w chałupie to zostawić. Dobra, odepniesz. Lecimy po tamtą. Jeszcze? Aha, myślałem, że nie możesz tego. No, ciągnie przyczepę trochę. Tu jest Liborius, jak dobrze pamiętam. No w tym roku tak więcej obstawiam, będzie mi ciężko ponagrywać z normalnej kamery, bo mówię, no jest zapierdziel totalny, więc musicie wybaczyć, gdzieś tam jakieś ujęcia połapię. Nie wiem, może zrobię film jakiś z podsumowania później wszystkiego, zobaczymy, albo będzie do pierwszego. Tak, mam ją do domu zaciągnąć. Tak, bo może być tak, że zadzwonimy i on będzie chciał dzisiaj jeszcze, to dzisiaj pojedziemy, już będziemy mieli pusto na pszenicę. A tą przyzytem zarypiemy. Zawleczka by się jakaś przydała, ale chuj, tyle do domu. A
ale przez... Jeszcze to jedno koło można było podłożyć, ale... Poszło? Jak może będzie zawożona od razu po wiedzie, no to na razie zostaw. Wiesz, odpięta jak będzie, bo jak będzie trzeba po słomę, ruszy któryś szybko i zapomni się. Dobra, lecimy się czkarnie. Ściągnąć? Czekaj, ja tu miałem rękawiczki. Na razie nie odpinaj, nie? Co, obszepy? Bolec jest tylko wyjęty, w razie W. Ale nie odjeżdżałem, więc wystarczy... O i tak jakbyś jechał, to trzeba bolec zmienić na ten, wiesz, zawleczką. No dobra, to mam... Wjeżdżamy. Który masz odkręcone? Co masz odkręcone? No ja tylko odkręciłem blachę stąd. Aha, czyli muszę te dwie śruby poluźnić.
Dobra, jedziemy dalej. Dobra, nie przejdę. Dobra. Muszą dwie osoby walić, bo tak. O Jezu. No ona jeszcze ta strona nie siadła chyba. No to no mojcie nie zobaczyli. Tak, mi się wydaje, że lewa bardziej. Im, kurwa. A no właśnie. A nie, no to widać jeszcze tu centrum. To jeszcze tak. No to dobra, jeszcze trzeba. Chodź kawa, nie ma. Naprawdę bardzo fajnie. Na Liborium tutaj chyba jeszcze lepiej.
tego wysypu. Tak to wszystko w porządku, nie zdążyli, nie zdążył tata zamontować zbiornika, bo ma taki zbiornik od koparki. Nie wiem, on tam będzie miał z 50 litrów. Będzie teraz zrobiony za silnikiem, na wysokości silnika. I do tego będzie taka kurtyna zaciągana, taka roleta. Nie będzie tej takiej blachy, która zawsze tam była. Więc to po prostu tutaj po żniwach troszeczkę kombajnik będzie miał co do robienia. Bo mówię, no będziemy musieli tym headerem wyjechać. No i tutaj spróbować ogarnąć, bo niestety tam, ja nie wiem czy zauważyliście, jest zamontowana taka kurtyna, żeby to zboże chociaż bezpośrednio nie spadało nam i nie było jako popląd. Tylko i wyłącznie ono nas spada na to i co jakiś czas sobie po prostu z tej... z tej kurtyny zsypujemy. Gdzie Coca-Cola jest?
mocnej, to by była petarda. O, teraz chociaż coś widać, bo słońce lekko zaszło. Pryskali, może by też się poczuł trochę tego wszystkiego.